Krzysztof Stanowski. Do końca nie jestem pewien, w jakiej roli zostałem tu zaproszony przez szanowną komisję, czy jako osoba hejtująca, czy hejtowana. Mogę w obu czuć się bardzo komfortowo i robić za eksperta. Natomiast zgadzam się z moją szanowną przedmówczynią, że, bo tak to chyba przebiło przez jej słowa, że ja to powiem bardziej wprost, trochę szkoda by było, żeby ta komisja zamieniła się w komisję do spraw urażonych celebrytów, bo ten problem jest znacznie szerszy i wydaje mi się, że potrzeby w Polsce daleko wykraczają poza potrzeby celebrytów, którzy nie czują się komfortowo z tym, że ktoś im zrobił zdjęcie na ulicy albo określił ich mianem głupich. No jakby każdy zawód wiąże się z pewnymi konsekwencjami i czerpiąc z popularności, trzeba wpisać sobie w koszta też, że popularność ma swoje złe strony i Sejm tych złych stron nie zatrze w żaden sposób. To po pierwsze. Mnie hejt jako taki spotkał wielokrotnie, spotkał moje dzieci, którym grożono śmiercią, obcinaniem głów. Pod mój dom przyjeżdżały karetki pogotowia, straże pożarne z powodu fałszywych zgłoszeń. Miewałem różnego rodzaju sytuacje nieprzyjemne. Natomiast mimo wszystko uważam, że wchodzimy tutaj na bardzo grząski grunt. To znaczy nie można wylać dziecka z kąpielą, bo anonimowość w internecie jest ważna. I anonimowość w internecie jest potrzebna wielokrotnie. I to, że my możemy sobie napisać na portalu dowolnym, nie wiem, znany lekarz, że nie jesteśmy zadowoleni z takiej i takiej usługi, powinniśmy mieć prawo napisać to nie pod swoim imieniem i nazwiskiem, tylko jako osoba, która nie będzie potem ciągana przez tego lekarza. Nie będzie na niej się nikt odgrywał. Mamy prawo w internecie napisać, że nasz pracodawca to mobber. Mamy prawo sygnalizować w internecie anonimowo, że coś się złego gdzieś dzieje. I to jest bardzo potrzebny wentyl bezpieczeństwa dla państwa. Jeśli wprowadzimy całkowitą jawność tego, co kto pisze w internecie, to brzmi fajnie, ale jak się nad tym głębiej zastanowimy, to konsekwencje takich posunięć mogą nas zaskoczyć i to zaskoczyć nas negatywnie. Bardzo często ta anonimowość jest potrzebna i służy słusznej sprawie. Myślę, że klucz do rozwiązania problemu z hejtem jest gdzie indziej. Jest w przewlekłości postępowań sądowych i w kiepsko przygotowanej policji, która nie ma ludzi lub sprzętu do tego, by tych hejterów namierzać. Natomiast nie trzeba systemu wywracać do góry nogami, tylko trzeba sprawić, żeby w sposób podstawowy państwo działało, bo dzisiaj państwo nie działa tam, gdzie jest to możliwe, dość łatwe, tylko brakuje środków, ludzi i chęci. I zgadzam się też z moją przedmówczynią, że dobrze by było, aby mimo że są tu znane osoby i będą się też wypowiadać za chwilę, żeby jednak ten środek ciężkości postawić na ludzi, którzy są hejtowani, a nie są do tego w żaden sposób przygotowani, nie mają prawa być przygotowani, bo nikt nas do hejtu nie przygotowuje. Natomiast mowa o zwykłych ludziach, których tak samo hejt może dotykać jak ludzi, którzy czytają o sobie na pudelku. Tyle ode mnie, dziękuję bardzo.